Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do analizy partii z turnieju kandydatów Ding Liren kontra Teimour Radjabov. Jak już pewnie wszyscy wiedzą, Jan Krzysztof Duda nie ma szans, żeby awansować w tym turnieju i zająć pierwsze miejsce, ale mimo wszystko kibicujemy mu dalej, niech walczy o jak najwyższe miejsce, zostały dwie rundy do końca. Z tego też tytułu w niedzielę, czyli 3 lipca o godzinie 10 rano zagramy sobie turniej z nagrodami od Lenovo, które wspiera Janka. Link znajdziecie w opisie filmu i w komentarzu przypiętym. Zapraszam do analizy. Partia zaskoczyła chyba wszystkich kibiców. Nikt by się nie spodziewał takiego obrotu sprawy. I zacznijmy analizę. D4 zagrał fenomenalny Ding Liren, który goni tutaj Jana Niepomniaszczego. Ważna dla niego partia. Skoczek na F6. Radjabov zagrał posunięcie C4. Radjabov słynął i słynie w zasadzie z tego, że pięknie rozgrywa obronę królewsko-indyjską, ale na tym poziomie chyba w tym momencie już za bardzo się nie odważy grać ten debiut, gdyż on jest bardzo trudny. Oczywiście na poziomie 2700+ to w ogóle jest kosmos, dlatego zagrał po prostu E6. Skoczek zagrał na C3 i goniec B4. Obrona Nimcowicza, posunięcie E3, na co nastąpiła roszada. Goniec D3 i posunięcie D5, normalne ruchy. Tutaj Ding Liren gra D4 namiętnie i potrafi to dobrze grać oczywiście. Wybił na D4 i bicie na D4. Powstają tutaj pozycje takie zwykle pozycyjne, spokojne. Mogą być oczywiście ostre, jasne, ale głównie tutaj opiera się gra na znajomości strategii i techniki. W tej sytuacji A3 nastąpiło, no i tutaj jest prowokacja do wybicia skoczka, można to zrobić. Czarne jednak stwierdziły, że zagrają gońcem na D6, hetman C2, no i to działko tutaj uderza w H7, aczkolwiek wiemy, że na tym etapie, na tym poziomie tutaj to nie nastąpi, ale hetman tutaj się czuje dobrze. Skoczek na A6. No ten ruch prawdopodobnie pomoże czarnym w zagraniu posunięcia C5. Jest to dla mnie takie posunięcie ciekawe, bo ja z takim ruchem się nie spotkałem. Warto analizować partię, rozszerzać swoje tutaj horyzonty szachowe, żeby dowiadywać się o ciekawostkach przy okazji. No skoczek A6 jak skoczek A6. Chce bardzo się zbić tutaj pionka. Skoczka, przepraszam. Jak pionek odbije, no to zostaną zdwojone pionki, no bo teoretycznie jest to bardzo złe, ale z drugiej strony są bardzo duże plusy czarnymi, bo otwiera się linia, gdzie może sobie wieża podziałać. Z drugiej strony też zostają gońce. Para gońców to zawsze siła. Nie zawsze, ale przeważnie, tak żeby być precyzyjnym. W tej sytuacji skoczek zagrał na E2. No i tutaj Radjabov uderzył od razu C5. To jest bardzo dobra, słuszna reakcja w momencie, kiedy zrobimy już sobie roszadę, kończymy rozwój, no to dobieramy się do centrum. Jak reaguje Chińczyk? No w ogóle dosyć konkretnie tutaj pograł i bardzo odważnie, dlatego że zbił skoczka. Mimo wszystko pionek zbił i zbił na C5, goniec zbił. Tutaj Chińczyk prawdopodobnie liczył na to, że zagra jak Anatolij Karpow i... To znaczy, to jest tylko mój domysł oczywiście i będzie próbował dusić pionka izolowanego. Plus białych jest taki właśnie, że jest ten słaby, izolowany pionek. Znaczy on na razie nie jest słaby, bo jest broniony, ale może się okazać słabością, jakbyśmy na przykład wyrzucili z szachownicy wszystkie lekkie figury. To automatycznie ten pionek jest słabością. Ale póki co to czarne mają tutaj raczej miód na szachownicy, tak bym się wyraził. B4 nastąpiło, goniec D6. Znaczy pozycja jest względnie równa, ale to jest kwestia tylko wyboru i kto jak lubi grać. Znaczy kto jakim kolorem by teraz chciał grać. No dobrze. Jest tutaj goniec na B2, posunięcie A5. Gryzący ruch, od razu taki konkretny, więc trzeba zadziałać. B5 ze strony białych i A6. I zobaczcie, że czarne bez problemu te pionki zdwojone rozdwoją. No więc w tym momencie Chińczyk zagrywa H3. No taki ruch myślę, że niepotrzebny. Prawdopodobnie białe się obawiały po roszadzie jakichś bić na H2, ale... Nie sądzę, że tutaj Ding Liren by tego się obawiał. Przecież to jest dosyć łatwe liczenie jak na poziom 2800. Te bicie, od razu powiem, nie przechodzi, jest fatalne. Tutaj chodzi o to, że jak będzie bicie i król zbije i skoczek wejdzie król i hetman, no to tutaj się robią opcje matowe, więc no pozycja czarnych jest tutaj wygrana, ale w tym układzie jakby była jeszcze raz roszada, goniec zbija, król zbija, jest szach, to król G3 jest dobrym posunięciem. I tutaj czarne nie mają co szukać. Oczywiście to wygląda groźnie, ale tutaj się wszystko trzyma. No, konkrety, jeszcze raz konkrety, liczenie wariantów. Lecimy dalej. H3 ze strony Chińczyka i goniec D7. Pionek zbił, wieża zbiła. I wieża D1. Tu aż się prosiło w tej sytuacji, żeby zrobić tą roszadę. No bo jak H3, no to trzeba zrobić szybko roszadę, schować króla i grać tymi wieżami na wolnych liniach. Nie widzę nic innego tutaj. No ale Chińczyk miał inne plany. Zagrał wieżą na D1, wieża na B6, wolna linia, patrzymy na gońca, no i robi się niebezpiecznie. Wieża D2. Według mnie strata czasu. Zbyt, no, według silnika również. No takie jakieś posunięcie zbyt spokojne, zbyt takie dające dużo tutaj dobrej gry czarnymi. I czarne zagrały hetman C8. Jest to posunięcie bardzo sprytne, bo jeżeli ktoś teraz z nas zagrałby roszadę, tak nie poszło, ale jakby tak było, to mógłby nastąpić bardzo ciekawy wariant. Mianowicie goniec bije na H3. I okazuje się, że nie można zbić gońca, bo są problemy, a jak nie weźmiemy gońca, to jest pionek mniej. I tutaj jakby ten goniec był wzięty, to hetman zbija. Grozi wejście skoczka z matem, więc F4 tutaj teoretycznie ratuje. Przepraszam najmocniej, tu grozi mat już w ogóle, bo goniec oczywiście pilnuje. Po F4 skoczek by zagrał. No i jak na przykład skoczek na D4. Mata nie ma, wieża niby broni, ale skoczek zbija. Widełki się robią. Posunięcie wtrącone, hetman daje szacha, wieża G2, no to są chyba jedyne ruchy, jakie tutaj białe mogą wykonywać. Trzask, 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 trzask i na końcu trzask. Czarne wygrywają bez problemu. Straty materialne. Ding Liren w tej sytuacji zagrał F3. Bardzo dziwne w ogóle podejście, bardzo dziwne. Oczywiście takie się czasami gra w ten sposób, ale no skoczek tutaj raczej tak nie chciał wejść. Ten król prawdopodobnie zmierza na F2. I w tym momencie wieża zagrała na E8. Czarne grają bardzo logicznie, bardzo proste szachy. Wyprowadził po prostu ostatnią figurę do gry. Król F2. Na co nastąpiło hetman B8. Piękne posunięcie, bardzo ideowe. Zobaczcie, te wieża z hetmanem po prostu atakują gońca. Naciskają. A przy okazji hetman z gońcem też mają fajne tutaj opcje do aktywnej gry. Ding Liren bardzo, bardzo się teraz myli. Zagrywa hetman C1. Zobaczcie, niemrawo jakoś tak pograł tutaj. Wygląda to bardzo dziwnie. I teraz następuje kapitalne zagranie ze strony czarnych. Jeżeli ktoś ma ochotę, można zatrzymać sobie materiał. Proszę bardzo. Otóż to posunięcie to jak grom z jasnego nieba. No Chińczyk tego chyba nie widział. Wieża E3. Poświęcenie wieży przez Radjabowa. Tutaj Ding nie wziął tej wieży, długo myślał, ale co by było, jakby jednak wziął? No to tutaj pozycja jest już opłakana białymi, dlatego że następuje szach, po zasłonie skoczka wchodzi hetman na E5. No i po król na przykład D3 goniec zbija. Jakość mniej po stronie czarnych, ale jest piekielny atak i tu jeszcze grozi goniec F5. Załóżmy, wieża E2, goniec F5, król D2, trzask, trzask, hetman F4, hetman, król D1 i wieża na przykład na B1 po hetmanie. Przykładowy wariant. Zresztą to są takie rzeczy dosyć łatwe, bo forsowne. No cóż, Chińczyk zagrał skoczkiem, na co wieża po prostu wróciła. Czarne wzięły pionka, wróciły wieżą. Cóż tutaj można powiedzieć? Piękna sprawa ze strony Radjabowa. Skoczek zagrał na E3. Wieża B3 naciska cały czas mocno, tutaj czarne się już bardzo rozpędzają i skoczek na G4, można grać tu wiele rzeczy, nawet skoczek H5, ale prosta sprawa, postanowił Radjabow zbić gońcem na G4, uprościć pozycję i po wybiciu zagrać wieżą na C8, męczyć hetmana z tej strony, hetman A1 i moi drodzy, Radjabow zagrał po prostu goniec na F4. Po tym posunięciu Ding Liren złożył broń. Kompletnie nie ma co grać. Zwróćcie uwagę, że na przykład po ruchu goniec na F6, bo tu chodzi o to, że atakujemy wieżę, która broni gońca, więc na przykład po takim ruchu jest subtelny szach, to jest ważne, żeby król szedł na jedynkę i na przykład po król F1 jest bicie i grozi wieża B1. W tej sytuacji oczywiście jak skoczek wybije na f4, to tutaj hetman zbija i dzieją się podobne rzeczy. Poza tym ta aktywność czarnych, tu jeszcze w ogóle wzięcie pionka na g4 grozi, ta aktywność jest kapitalna i tu się wszystko bardzo dobrze ułożyło czarnymi. Nie ma kompletnie co grać. No cóż, niestety lubię bardzo Ding Lirena, kibicuję mu od zawsze, ale jednak coś tam mu nie trybi, ale 2800 cały czas trzyma, to jest niesamowite. No cóż, tak to w szachach bywa, niemalże miniaturka czarnymi, totalna miazga. Dzięki serdeczne za uwagę i do następnego odcinka, do zobaczenia.